6 stycznia wspominamy błogosławioną Ritę Amanda López de Almeida, dziewicę. Rita urodziła się 5 marca 1848 roku w Casalmedio w centralnej części Portugalii. Była czwartym z pięciorga dzieci, pochodziła z głęboko wierzącej rodziny, w której codziennie wieczorem odmawiano różaniec. Już jako dziecko miała szczególne nabożeństwo do Eucharystii, Matki Bożej i Świętego Józefa. Dorastała w czasach, gdy Kościół w Portugalii był prześladowany. Ponieważ brakowało wtedy kapłanów, wierni nie zawsze mogli uczestniczyć w liturgii. Mimo to w jej domu rodzinnym pielęgnowano wspólną modlitwę. Już jako nastolatka Rita chciała być misjonarką wśród młodzieży i rodzin. Chodziła do okolicznych wiosek i uczyła podstawowych prawd wiary i modlitwy. Spotykała się z ludźmi z marginesu społecznego, chcąc im pomóc w powrocie do Boga i Kościoła. Bardzo pragnęła być siostrą zakonną, ale ponieważ w Portugalii nie wolno było przyjmować nowych osób do zakonów, czekała z nadzieją, że kiedyś spełni się jej życzenie. W tym czasie stale prowadziła swoje specyficzne apostolstwo. Aprobowali je rodzice, dzięki czemu mogła przyjmować w rodzinnym domu kobiety lekkich obyczajów, które chciały zmienić swoje życie. Gdy miała 29 lat, pojawiła się możliwość i Rita wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, jednakże szybko rozpoznała, że nie jest to jej miejsce w życiu. Wkrótce zgromadzenie opuściła, a jej decyzję potwierdził też jej kierownik duchowy. Po kilku latach przygotowań, 24 września 1880 roku, w wieku 32 lat, założyła w rodzinnej parafii szkołę z internatem dla ubogich dziewcząt oraz Instytut Sióstr Jezusa, Maryi i Józefa, którego celem była opieka nad ubogimi i opuszczonymi dziewczętami. Mimo dużych utrudnień ze strony państwa, zgromadzenie szybko się rozwijało i prowadziło działalność apostolską również w innych diecezjach Portugalii. Kiedy rozwój nowego zgromadzenia nie był już możliwy w Portugalii, wysłała siostry do Brazylii, gdzie kontynuowały one działalność zgromadzenia. Rita wielką troską otaczała rodziny, zależało jej na dobrym wychowaniu dzieci, zwłaszcza dziewcząt, przyszłych żon i matek. Sama była wielką czcicielką Pana Jezusa obecnego w Najświętszej Eucharystii i Świętej Rodziny. Bardzo gorliwie odmawiała różaniec i zachęcała do tej modlitwy swoje siostry i uczennice. Z niego też czerpała siły do pracy apostolskiej. Siostra Rita zmarła 6 stycznia 1913 roku w wieku 65 lat. Beatyfikowana była 28 maja 2006 roku. Módlmy się. Panie nasz Boże, błogosławiona Rita, dziewica, wiernie Ciebie miłowała. Niech zapali nasze serca ogniem Bożej miłości, który przekazała swoim towarzyszkom ku chwale Twojego Kościoła. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.